Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Obecnie w kilku słowach podsumujemy lekcję biblijną zatytułowaną Świadectwo i służba owocem ożywienia. Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, w Samarii, aż pod krańce ziemi. Księga Dziejów Apostolskich, 1 rozdział, 8 wiersz. Osoby, które odczuwają potrzebę reformacji, ożywienia, odczuwają potrzebę bycia gorącym, zaangażowanym, wiedzą, że bardzo ważną rzeczą jest współdziałanie z Duchem Świętym. Duch Święty jest tą boską istotą, która została posłana w zastępstwie Jezusa Chrystusa, który wstąpił do niebiosa, a to miejsce zajął Duch Święty. I działaniem Ducha Świętego jest to, aby przekonywać nas o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, wprowadzi nas w wszelką prawdę. Działanie Ducha Świętego ma przede wszystkim za zadanie odmalować w nas obraz Jezusa Chrystusa, abyśmy byli podobni do Chrystusa, abyśmy byli Chrystusowi, aby Chrystus zamieszkał w naszym sercu i abyśmy byli ubrani w szaty Bożej sprawiedliwości, Jezusa Chrystusa sprawiedliwości, aby nasze grzechy były Jego drogocenną krwią zmazane, abyśmy mogli czystymi stać przed Bogiem. Ożywienie nie skupia się wyłącznie na duchowym doświadczeniu. Ożywienie nie zamyka się w pomieszczeniu. Nie zamyka się wewnątrz domu, czy w jakiejś pustelni, czy w jaskiniach. Nie jest już sprawą osobistą. Lecz ożywienie przekracza te wszystkie bariery i chrześcijanin, który jest ożywiony Duchem Świętym, jest naprawdę drogocenny w swoim środowisku. Jest miastem leżącym na górze, jest światłością tego świata, jest solą tej ziemi, jest lampą, która stoi na stole i oświeca dom. Takie jest zadanie nas, chrześcijan, którzy otrzymaliśmy moc Ducha Świętego. Chrystus, odchodząc, zdawał sobie sprawę, że to, co nauczał apostołów, 12 apostołów, to ma być rozniesione po całym świecie. I powiedział, że chociaż pracy jest wiele, potrzeba wielu robotników, lecz dał zapewnienie uczniom: w ten sposób dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, ucząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam powiedziałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Chrystus jest z nami. Ma wszelką moc na niebie i na ziemi. I ta moc, moc Ducha Świętego, moc Chrystusowa, pomaga nam w czynieniu uczniami chrystusowymi, ludzi w środowisku, w którym żyjemy. To jest bardzo ważne, że Jezus pomaga nam być podobnym do Niego. Tak więc, przyjmując Ewangelię Bożą, czytając Ewangelię Bożą, nie możemy być samolubni. Nie możemy tylko tego przyjąć dla siebie.
Poznając Ewangelię, widzimy ogrom grzechu, ogrom nieszczęścia, którym dopadł całą naszą ludzkość, ale widzimy też drogę, wąską i ciernistą drogę, która pomaga ludziom wyjść z tego chaosu, wyjść z tego galimatiasu niesamowitego, że jest nadzieja. Nie jesteśmy ludźmi w beznadziejności żyjącymi, ale jest dla nas nadzieja. I apostołowie w dniu Pięćdziesiątnicy, w Dzień Zielonych Świąt, otrzymali moc Ducha Świętego. Moc Ducha Świętego. Tak jak poprzednio Piotr zaparł się Chrystusa trzykrotnie, wstydził się przed ludźmi, przed dziewczynką się, zaparł Chrystusa, teraz przemawia do wielu tłumów ludzi. Przemawia do ludzi, głosząc z wielką odwagą Słowo Boże. Ludzie, którzy byli zgromadzeni z różnych stron świata, słyszeli apostołów mówiących w ich językach. Dostali dar języków, który służył komunikowaniu się z tymi narodami. Następnie apostoł Piotr w wspaniały sposób przekazał poselstwo Boże, co się dzieje tutaj, jakie wypełnienie proroctw jest, co zrobili Izraelici z Chrystusem, byli przerażeni niektórzy. I Piotr daje im wyjście. Upamiętajcie się, niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów swoich, waszych. Otrzymacie dar Ducha Świętego. Ochrzczenie w imię Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważny element w dziele odrodzenia, w dziele reformacji, że w pewnym momencie człowiek się chce otrząsnąć z tego wszystkiego, upamiętał się, zrozumiał sprawę swojego życia, życia i śmierci i chce coś z tym zrobić. Co ma zrobić? Upamiętać się, zmienić kierunek, zmienić drogę z szerokiej na wąską drogę. Z szerokiej bramy na wąską bramę ma zmienić. I zewnętrznym dowodem tej zmian jest chrzest. Ochrzcił się w imię Jezusa Chrystusa. No już sama logika tej treści, tego przesłania apostołów, przesłania Pisma Świętego mówi, że ta zmiana dokonywuje się tylko u osoby dorosłej, świadomej swoich czynów. Czy dziecko nowonarodzone może się upamiętać? Może zapragnąć ochrzcić się w imię Jezusa Chrystusa? Czy może wyznać swoje grzechy? No w żadnym wypadku. Dziecko nie jest w ogóle świadome swojego. Tak więc Chrystus był chrzczony jako osoba dorosła. Czy chcesz być tak samo ochrzczony jak Jezus Chrystus, zanurzony w rzece, zanurzony w jeziorze? To jest prawdziwy chrzest. Zanurzony w imię Ojca i Syna i Ducha na odpuszczenie grzechów. Przyłącz się do klasy biblijnej, gdzie przygotujesz się do tego wspaniałego zewnętrznego ceremoniału, którym jest chrzest. Chrzest tak jak Jezus. Chcę być ochrzczony tak jak Jezus. Tak jak Jezus przyszedł do Jana Chrzciciela i ochrzcił się, tak samo i ja chcę przyjść i ochrzcić się przez zanurzenie.